W Męcińce odbyło się pierwsze w nowej kadencji samorządu posiedzenie konwentu wójtów, burmistrzów i starostów powiatu jaworskiego. W konwencie uczestniczyli obok Stanisława Laskowskiego, starosty Jaworskiego oraz Mirosława Brzozowskiego wójta gminy Męcinka, którzy byli współorganizatorami spotkania, Arkadiusz Baranowski, wicestarosta Jaworski, Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie, Sebastian Oszczęda, wójt gminy Paszowice oraz Waldemar Dziendziała, zastępca wójta gminy Mściwojów. Na spotkanie zaproszeni zostali również Barbara Dziasek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, inspektor Bogdan Kujawiak, komendant Powiatowy Policji w Jaworze oraz Antoni Weremko z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Konwent dotyczył głównie takich zagadnień jak realizacja programu Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej w Powiecie Jaworskim na rok 2015, współpraca samorządu powiatu z samorządami gminy w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej w latach 2015-2020, zaś w sprawach różnych omówiono m.in. kwestię kontynuacji plebiscytu na najpopularniejszego dzielnicowego w 2015 roku, a także finansowego wsparcia policji w zakupie radiowozów. Oraz realizacji programu poprawy bezpieczeństwa w powiecie jaworskim, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Ponadto ustalono, że wzorem roku ubiegłego organizowane będą wspólne dorzynki gminno-powiatowe. W roku 2015 współorganizatorem będzie Gmina Męcinka. Podczas konwentu prowadzone były również rozmowy na temat dofinansowania przez samorządy powiatowe ośrodka rozwoju edukacji w Jaworze, w szczególności w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli.